Cześć, Marko, z strony Skit. Witajcie w drugim odcinku z Dark Forces 2. Także co, kończymy naszą misję drugą, więc będziemy tutaj gonić 88 z naszym dyskiem danych, które otrzymaliśmy od ojca. Więc co, zaczniemy zabawę. Najpierw pozbierajmy wszystko, co mamy. Tylko ostrożnie, bo tutaj jak źle wskoczymy, to możemy spaść. To nie jest oczywiście żaden sekret. Czekajcie, tam mamy granaty, to możemy też po to skoczyć. O, super. Jezus Maria, bym poleciał. To jest właśnie ta czułość myszki tutaj. I zrobimy tak. Tutaj mamy energię, mamy do broni oczywiście amunicję. Mogę ją wziąć, przyda nam się. Chociaż 900 czy 500 mamy amunicji. To mamy fulla, więc aż tak nie było nam to potrzebne. Skoczymy tu. Tu mamy tarczę, mamy też amunicję do broni, więc akurat możemy sobie postrzelać. Dobra, przyszli bliżej, to możemy ich zestrzelić już o normalnie. No i dobra, lecimy teraz w takim razie na dół, bo gonimy, więc powinniśmy szybko biegać. I siup. Cel wykonany, dysk z danymi zyskaliśmy, no bo jak wiecie, zestrzeliliśmy go, więc on odleciał statkiem, ale my skoczyliśmy po dysk na dół, bo w końcu spadł. O, dobra, czekajcie, kurczę, bo oni tutaj, no właśnie, granatami rzucają, żebym nie zapomniał o tym. Zawsze o nim zapominam tutaj. Gdzie taki fajny granat przychodzi mi na głowę. Dobra, ten leży. Tu nie wejdziemy, tutaj nic nie ma. Więc lecimy teraz tu. Temu spadła broń, okej, tutaj nic nie ma. Z wyjątkiem przeciwników. To jest podstawa. Teraz musimy tak uważać, bo zazwyczaj jest tak, że jak ich zabijamy, to ten granat jeszcze, o właśnie, wybucha, więc trzeba zazwyczaj chwilę odczekać albo po prostu uciec. A żebym dostał granatem. No ja tam granatów nie będę używał aż tak często, chociaż tutaj lepiej się rzuca niż w Dark Forces 1, ale wiecie, pomimo to granaty jednak są niebezpieczne. Czekajcie, bakty nie możemy wziąć, bo już mamy fulla. No ale życia też mamy pełno, więc nie musimy używać bakty akurat w tej sytuacji. Tu się nic nie chowa, ok, jest git. Dobra, tutaj mamy ich wszystkich. No, jest Grido, o Boże, Grido. Rodianin. Ale pierwsza myśl, co nie? Od razu Grido wychodzi nam do głowy. Teraz tak, zbliżamy się do pierwszego sekretu. Czekajcie, kto do mnie strzela? A, ten u góry. Z nim to możecie próbować go zestrzelić. Raz na jakiś czas się uda go trafić, ale możemy to olać. I uwaga, schodzimy na dół. Połamiemy nogi. Mamy sekret. Ale HP mamy, odzyskaliśmy, więc jest git. Dobra, wracamy na górę. Jechaliśmy pięterko wyżej i teraz możemy go zestrzelić sobie na spokojnie. Dobra, czekajcie. Tutaj nic. Możemy zejść tędy sobie. O! Będzie bliżej. Tu raczej nic więcej nie ma, bo tutaj zeskoczyliśmy na dół. Dobra, wyjdą świniaczki pierwszy raz są tutaj w dwójce. Ogniwo siły to akurat do fajnej broni są. Ciekawe jak po polsku będzie się nazywać. Teraz tak, idziemy tu. Mamy jednego, drugiego i trzeciego świniaka. Super. Dobra, i teraz o, uważajmy, bo oni jak nas dzielą, to będzie lipa, co nie? Oni od razu całe HP nam prawie zabierają. Nie wiem, tam chyba po 20 albo po 30 obrażeń zadają. Także jest kiepsko i teraz tak, wchodzimy sobie tutaj. Czekajcie, musimy rozwalić. No właśnie, widzicie, nawet nie 30, a 40 od razu. Schodźmy tutaj. I tutaj mamy. Auć. Połamane nogi. Ale zrypałem, poszedłem naokoło, co nie? To nie był sekret, myślałem, że to był sekret, no okej, okay, dobra. Tam jakoś inaczej się dostawaliśmy, ale no skoro już tutaj jestem, no to... To od razu sprawdźmy to.
Bo to powinno być tak, że stąd zeskoczyłbym sobie tutaj i byśmy po prostu tędy pojechali na górę z powrotem i no właśnie, dostalibyśmy się tu, a tak to skoczyłem i sobie sporo HP zabrałem, więc możemy w sumie użyć bakty, dlaczego by nie, bo i tak nie możemy zbierać. Zbieramy pancerzyk? Nie, nie możemy, dobra. Jakąś baktę na pewno jeszcze znajdziemy na spokojnie, żeby nam nie przeszkadzał. Dobra, pięknie leżą. O kurczę, a mi wyskoczył. Chyba go zabiłem? Nie, nie zabiłem. Jeszcze raz go trzeba dostrzelić. Zobaczmy, tutaj, tutaj pusto, pusto, nic nie ma. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że żadnego sekretu nie pominę. Padli, okej, okay, super ładnie. Dobra, tu pusto, nic nie ma, możemy lecieć do przodu dalej. Też nie wszystkie sekrety super pamiętam. Ale mniej więcej kojarzy, mniej więcej gdzie były, co nie. A jeżeli czegoś mi zabraknie na końcu rundy, to po prostu wrzucę gdzieś tam materiał, poprawię sobie ten etap oczywiście później. Ale już dorzucę po prostu wyciętą scenkę tam, gdzie był ten sekrecik i tyle. Tak mniej więcej będę robił, jeżeli sobie przypomnę, bo chciałbym, żebyśmy mieli wszystkie punkciki mocy zebrane. Jest i bakta. Okej. Okay. No i co? My musimy sobie skoczyć. Teraz zrobimy tak. Olejmy go. Olejmy go, nie będziemy do niego strzelać. Skaczemy sobie tutaj, chodźmy tutaj, weźmiemy na tą półeczkę. Okej, okay, żeby zebrać pancerz, którego nie możemy. Schodzimy tu, zaczniemy sobie do nich wszystkich strzelać. Mamy granaciki, możemy pozbierać, czemu by nie? Dobra, energia przyda się zawsze. Dobra, super, pięknie, cacy, możemy zejść teraz tu. Tu, no i okej. Okay. Teraz tak, zbieramy sobie jeszcze tu amunicję, granaty mamy okej. Rozwalamy ich. Ten już chciał rzucać granatem, więc lepiej uciekajmy z tamtego miejsca. I teraz tak, sprawdźmy. To widzicie, to się tak mieni. I wygląda wszystko identycznie, ale po prostu są z innych stron wejścia. Energię pozbierajmy. Sprawdźmy, co było tutaj. Ja, pięknie leży. Tarcz nie musimy zbierać. Pojedziemy na górę, to chyba będzie to, gdzie do nas tak strzelał. O, właśnie. To jest to, ale to nie wchodzimy tędy, tylko właśnie powinniśmy tędy, żeby uruchomić sobie tutaj windę. W cudzysłowie windę, bo otwieramy linię i po prostu będą pudła nam wjeżdżać, a tu na tym nam zależy. No i teraz tak, schodzimy tędy, z drugiej strony wychodzimy. I musimy znowu kółeczko zrobić. Tylko czekajcie, sprawdźmy z drugiej strony. To jest tu, gdzie zeskoczyliśmy, ok. Pojawił się znikąd. Dobra, tutaj zadyma, bo tutaj nas nie było. Wiadomo, o co chodzi. Weźmy sobie tarczę. Jednego punkcika tarczy nam brakło. Ok. Wracamy tam i idziemy na górę. Czekajcie, weźmy tą tarczę. O, super. I pyk. No i czekamy, teraz nam tutaj wyjedzie. Będziemy mogli spokojnie na górę wjechać. Dobra, teraz tak, jedziemy na górę. Ktoś do nas w ogóle strzela cały czas. Czekajcie, tam są w tym, w okienku. Ale to zaraz. Czekajcie, otworzę to. A, bo to jechało tutaj w tą bańkę. To nie. To musimy najpierw otworzyć tam. Musimy tam, gdzie do nas strzela, pójść. Bo musimy sobie bramę otworzyć. Pyk. Zamknięte. Lock.
Tam jest cywil, kurczę, no ale dobra, zaryzykuję. Siądzie? Czy nie siądzie? Nie siądzie. A, dostał, okej. Dostał granata soczystego. Dobra, ci padli, okej. Tutaj się nic nie chowa, nie ma amunicji żadnej ani nic. Tego nie wysadzamy, nie musimy, będzie nam łatwiej wskoczyć na górę. Mamy czerwony klucz. Po to, żeby otworzyć sobie tamtą bramę. Teraz czekajcie, kucniemy, wyskoczymy sobie przez okno może. O ile nam pozwoli gra, no powinna, o. Udało się. No i tak, możemy to przesunąć, możemy otworzyć drzwi. Miniaczek już na nas czekał ładnie. Otwieramy bramę. Tutaj się nic nie chowa, tutaj mamy amunicję, jedynie mamy pancerz, ale nam niepotrzebny. I okej, okay, znowu pancerz, no ale wiadomo, pancerzu już nie potrzebujemy, mamy fulla. HP tak samo. Dobra, okej, okay, teraz tak, wysadzamy to. Tutaj gościu leży nam. Czy niepotrzebnie wysadziłem beczkę, tam mamy. Mamy baktę. Musimy zrobić tak, wskoczymy tędy. Cyk, no i mamy też sekrecik przy okazji. Czekajcie, weźmy sobie, oznaczmy światełko. Co tutaj w ogóle jeszcze leży? A, jakiś pancerz. To nam to niepotrzebne. W ogóle powinienem używać F1, F2 i tak dalej, bo tam mamy moce i niemoce, ale będą mi przełączać się w programie rzeczy, więc później bym sobie namieszał, bym nawet nie wiedział, czy nagrywam, czy nie. Albo wyłączyłbym mikrofon, jak przy jednym odcinku Dark Forces. Więc akurat to nie ma sensu się bawić, więc no będę musiał moce na Q, tutaj na E przełączać, włączać sobie rzeczy i po prostu X-em przełączać wszystko, co chcę i tyle. Mniej więcej tak będziemy działać. Tak, żeby wszystko mieć po prostu blisko ręki. Dobra, teraz musimy się zabawić troszkę. Musimy czekać, aż nam tutaj pójdą. Mamy bakty, no ale bakty nie musimy zgarniać, to nie jest sekret. Tak naprawdę ta bakta, co tam była, to nie jest sekret, bo można by tam wskoczyć, można by olać, bo ktoś by powiedział, a mam 5 bakt, co nie, to sobie nie wejdę. No ale właśnie, tam za ścianką jest schowany pancerz i to jest właśnie ten sekret. O. Nigdy nie lubiłem czekać na to, aż to przyjedzie, co nie, to zawsze tak długo trzeba na to czekać, a mamy kilka poziomów tak do wbiegnięcia na górę. I siup, nie ma nic, okej. Okay. No musimy znowu czekać, aż nam zjedzie. W cudzysłowie nasza winda i będziemy mogli na nią wskoczyć. Okej, mamy windę, jedziemy dalej, wbijamy tu. Wbijamy na pięterko wyżej, znowu pięterko wyżej i czas na ostatni skok. Tylko wiecie, no nie próbujcie nigdy tak skakać na dół, no bo wiadomo, jak to się skończy, Kyle nam padnie. Wiecie, mógł używać ciemnej strony, jasnej i ciemnej strony, ale no niestety nie przeżyje, co nie? Nie wytrzyma takiego uderzenia. Dawaj winda, zjeżdżaj szybciej. Come on. Super, dobra, jesteśmy na miejscu, ok. Mamy śmijaczki, więc je rozwalmy od razu. Pancerz, a możemy w sumie wziąć, bo nam brakowało pancerzu. Mamy droida, który nic nam nie zrobi, więc możemy go olać. I no właśnie, wiecie co, ja teraz zrobię save, ponieważ czuję, że będziemy w tym momencie sporo ginąć. Po co mi się włączasz, lampo? Dlatego, że chcemy zrobić jeden sekret, co nie? A żeby ten sekret zrobić, no to już różnie bywa, co nie? I teraz musimy tak, kurczę, trzeba było odpalić windę? Chyba trzeba było odpalić windę. Bo nie wiem, czy później się dobrze wracało. Dobra, zrobimy, spróbujemy. Ogółem patent polega na tym, że my stąd nie zejdziemy tutaj na tą półeczkę niżej. I wygląda sprawa tak, że musimy z tego wyskoczyć, więc prawdopodobnie odpalamy, żeby to dojechało tam.
Przynajmniej tak pamiętam. Jak nie, to wczytamy i będziemy się użerać. Zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej. Szybko, 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 szybko i nie szybko. Źle. Źle. Dobra, spróbujemy inaczej. Nie będę tego odpalał. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Oj, bez kitu. Właśnie dlatego wolałem zrobić zapis, bo wiecie, jakbyśmy zginęli, to byśmy musieli zaczynać od nowa i to byłby minus. A, dobra, udało się. Jest git, co nie? No i tak, to nie chodzi, że sekret jest tu, jak zeskoczymy. Tylko jak chyba odpaliliśmy windę, to chyba to też odjechało. A tu jest sekrecik właśnie. Więc mamy trzeci sekret, mamy tak zwaną kuszę. O, widzicie, kusza. Ja to zawsze bryłką nazywam, bo fajnie tak strzela i taki dźwięk wydaje. Więc akurat w moim przypadku to się bryłeczka nazywała. No i w sumie tak, tam na górze to było nieważne, co tam jest, bo dobrze nie odpaliliśmy tego teraz drugim razem. Drugim? Trzecim? Kurczę, nawet nie wiem. Wydaje mi się, że trzecim razem. Za drugim razem nie odpalałem, ale spadłem, więc chyba tak, to był trzeci raz. Schodzimy na dół. Dobra, pięknie. To w sumie teraz jak już mamy to ogarnięte, kurczę, czekajcie, DPI to jest masakra. Zrobimy sobie zapis. O, pyk. I wracamy na górę, jedziemy. Winda, winda, winda. Jedźmy. Dobra, okej. Okay. Żeby to nam na głowę nie spadło. Myślę, żeby to raczej się źle dla nas skończyło, jakby nam to spadło. Przecież nigdy nie miałem sytuacji, żeby miało mi to zlecieć na łeb, no ale wiecie. Różne cuda się zdarzają. Teraz tak, kolejny sekrecik mamy, ale na razie musimy wyczyścić sobie przeciwników. Z tego co pamiętam, tutaj na górze też się chowa jeden z granatami. I hop. No nie, dobra, ale tutaj mamy sekret. O, jest. A, jednak. Dobra, teraz możemy pozbierać rzeczy. Ogółem jest tak, tu więcej sekretów nie ma, ale powiem wam, że za cholerę nie pamiętam, jak się tam dostać. On ogółem nie wskoczy, co nie? Tutaj, jeżeli o to idzie, więc no nie powiem wam, ale na bank nie ma tam sekretu. Jeżeli o to idzie, bo tutaj mieliśmy numer 4, żeby wskoczyć do tej lokacji. No i teraz dopiero zacznie się zabawa w kręcenie w kółeczko. Jeżeli idzie o te... Halo, winda. Winda nam powinna zjechać. No i jedzie w końcu, okej. Okay. Musimy znaleźć typa, co strzela. Gdzie? No tam się schował, o proszę. Musimy uważać na te skrzyneczki. Teraz tak. Ja muszę sobie przypomnieć, bo my tutaj mamy kilka sekretów. Pierwsze to jest to, więc okej, weźmy to przy okazji. Mamy piąty sekret. Zaczniemy od góry do dołu. O, uwaga, będzie bolało. Ale to był piąty, tu mamy szósty sekret. I była taka półeczka jakby. O, jest. I mamy siódmy sekret, co nie? Także tutaj mieliśmy trzy sekreciki, więc jest ok. No to teraz możemy spokojnie pojechać na górę, co nie? Jak wcześniej nie wiedziałem, gdzie te sekrety są, to tak jeździłem, pojechałem na górę, później gdzieś tam na dół, później znowu na górę, więc wolałem to zrobić od góry do dołu. No, winda. Nie lubię tej windy, bo nigdy nie wiadomo, czy ona jedzie, czy co robi. O. Nieraz, kilka razy musimy na to wejść, żeby to zajarzyło, że musi zjechać. Okej, to idziemy na drugą stronę, żeby nam tutaj więcej nic nie przeszkadzało. Jedziemy na samą górę. Dawaj. To będzie... To będziemy w sumie mieli zaraz ósmy sekret, jeżeli coś było. Przypomnę sobie, jak będziemy na górę iść. O. Czekajcie, tutaj mamy tego. Czekajcie, tutaj podejdziemy. Tu chyba było coś jeszcze. O i jest, dobra. Mamy plecaki, super tarcze. Mamy 8 sekretów. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Zobaczymy, czy coś jeszcze było. Nie, koniec etapu mamy. Cel misji wykonany. Teraz musimy tylko się pozbyć tutaj koleżków. O, chciał granatem rzucać już w nas. Jest i Jen przyleciała, więc git.
No i czekamy teraz na filmik. No i mamy wszystkie sekrety ogarnięte, więc jest dobrze. Mamy dzięki temu kolejne punkcik umiejętności. No wiadomo, dalej nie wrzucimy, no ale to tak już bywa, póki nie mamy mocy i tak dalej. No to sobie odpoczywamy, śpimy, co nie, wygodnie, Jen nas patrzy, jak gdyby nigdy nic. Your path is at a moment of change. Jerek, the man who murdered your father, is a great evil. He searches for the location of a sacred place, the Valley of the Jedi. A force of thousands of Jedi is trapped here. If Jerek captures this power, he will be a creature such as the universe has never seen. A supernova of stars in a fleeting thought. The eradication of life from a star system in a whisper will be within his power. Your father gave his life to protect this power, and now it is a place your destiny must take you. The disc you have in your possession will lead you to the ways of the Jedi. Remember, it will be your path to the ways of the Force. Well, your blessed ship is going to be in the repair bay for the next few days. How's it look? Nothing that a crate full of money which you don't have wouldn't solve. Like always, I owe you. Can you take care of her for me? You're not going after Jerek, are you? No. I'm going back to my father's home in Sulon. Can you meet me there when you're finished with the crow? Of course. Is everything okay? W ogóle zachowanie śmieszne ma. Trochę taki Gollum. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli idzie o drugi odcineczek. No i co, widzimy się za tydzień z trzecim odcinkiem, także zostawcie lajki, subik, oczywiście komentarz. No i co, dzwoneczek, jak chcecie być na bieżąco i zapraszamy do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.